Tak wyglądała parada wozów strażackich, która towarzyszyła przekazaniu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończycach. Co dzisiaj świętujecie w dzielnicy? Przyjazd świeżo co przekazanego samochodu z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu dla naszej jednostki. Wielka radość dla Kończyc, dla wszystkich strażaków, a z nami świętują wszyscy strażacy z Zabrza. Samochód prawie nowy, użytkowany przez niecałe 9 lat w Komendzie Miejskiej. Wizualnie i technicznie bardzo dobrze wyposażony, wysokie parametry techniczne, sprawdził się już na terenie Zabrza i nadal się będzie sprawdzał już, ale w jednostce OSP. Na pewno poprawi naszą mobilność, bo samochód jest nowoczesny i nie będzie trzeba już tak długo czekać, żeby nabić powietrza w układ pneumatyczny. Na pewno to przyspieszy nasz dojazd do zdarzeń, do których jesteśmy dysponowani. A dziś też otrzymaliśmy radosną nowinę od pani prezydent. Otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę właśnie garaży dla naszych samochodów i naszego kłada, którego otrzymaliśmy w ubiegłym roku. Najpierw była krótka prezentacja samochodu, a potem okazja dla mieszkańców, by dokładnie zobaczyć pojazd od środka. Dla nas wszystkich jest bardzo ważne, bo nasz stary jedź, no miał trochę lat. No. Moja praktycznie cała rodzina jest Ochotniczej Straży Pożarnej, więc po prostu to jest dla nas taka historia i dlatego zaczęłam chodzić. Nowy wóz, można pooglądać, pozwiedzać, mało atrakcji takich w Zabrzu, także można zobaczyć sobie, przyjść, pooglądać. Mój mąż jest właśnie tutaj w jednostce strażakiem, ochotnikiem, więc to jest nasze takie te jakby rodzinne trochę takie małe święto. Fajnie było. Ważne wydarzenie dla Was w dzielnicy? Tak, tak, ważne. Kolejny wóz strażacki trafia do Ochotniczej Straży Pożarnej. Myślę, że to bardzo ważne. Widzieliśmy na odprawie Państwowej Straży Pożarnej, jak bardzo ważna praca Straży Pożarnej i tej zawodowej, i tej ochotniczej jest dla bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Widzimy też, jak konsekwentnie te wartości liczbowe ustawiają się na właściwym poziomie. To pokazuje ogrom pracy strażaków. Ale myślę, że sama praca nie wystarczy. Trzeba mieć narzędzia. Dlatego cieszę się, że i w budżecie obywatelskim, i właśnie dzięki współpracy miasta z Państwową Strażą Pożarną właśnie są realizowane takie zadania, które w efekcie daje właśnie przekazanie wozów do Ochotniczych Straży Pożarnych. Ja dziś cieszę się tym bardziej, że dla Kończyckiej Ochotniczej Straży Pożarnej został przyjęty wniosek o budowę garaży. Tak więc wielkie święto, dwa w jednym, cieszmy się, ale też dziękujmy. Dziękujmy, bo dzięki tej pracy naszych ochotników czujemy się bezpieczni. Myślę, że to jest taka rzecz, która po prostu przychodzimy na halę i możemy się jakby zrelaksować i zapomnieć o tym wszystkim, co jakby się dzieje dookoła, no bo sprawia nam to przyjemność. Jak się rzeczywiście przykładamy i wychodzi, to po prostu jest to strasznie satysfakcjonujące. No. Jakie trzeba mieć predyspozycje? Dużą wytrwałość, pewność siebie i taką ambicję na pewno. Jeśli chodzi o samą halę, jest zdecydowanie lepiej, no warunki są naprawdę bardzo fajne. Jak już to zostało wyremontowane i gra się przyjemnie po prostu, jest dużo lepiej. Tak, bardzo fajny turniej, dobrze nam się dzisiaj gra. Pierwszy mecz niestety przegrałyśmy, trochę ciężko się grało, były błędy, drugi już poszedł dużo lepiej się pokazałyśmy w tym drugim. Tak o swoich wrażeniach opowiadały zawodniczki zabrzeńskiego klubu. Siatkarska rywalizacja odbywająca się w nowo wyremontowanej sali dostarczyła wielu sportowych emocji, bo też i poziom gry uczestników był wysoki. Kontynuujemy w zasadzie otwarcie hali po remoncie. Jest to otwarcie sportowe, organizujemy dwa turnieje młodzieżowe, a na zakończenie dnia nasza najstarsza drużyna dziewczyn rozegra swój mecz w drugiej lidze śląskiej kobiet. Rozpoczęliśmy grę o godzinie 9 rano. Pierwszym meczem pomiędzy naszymi dziewczynami i dziewczynami z Secretu Gliwice. Dojechały do nas jeszcze w międzyczasie dziewczyny z Mikołowa. Jesteśmy po rozegraniu dwóch meczy, za chwilkę trzeci mecz pomiędzy Mikołowem i Secretem Gliwice. Są to dziewczyny rocznik 2007-2008, na co dzień biorące udział w rozgrywkach ligowych pod patronatem Wszystkiego Związku Piłki Siatkowej. Dziewczyny, jak i chłopcy chwalą nawierzchnię, bardzo dobrze im się porusza światło, również jest odpowiednim natężeniem, nie przeszkadza w ogóle w grze, także same superlatywy, nawet trenerzy, którzy przyjeżdżają. Dzisiaj trenerki, które są z młodszymi dziewczynami, zachwalają, bo wcześniej były na tej hali, widziały, jak to wyglądało wcześniej,
a teraz no, zgoła odmienna sytuacja, także wszyscy chwalą. Poziom gry na pewno wysoki, zebrały się dzisiaj 3 drużyny dziewczyn, następnie około 13 rywalizacje zaczynają 3 drużyny chłopaków. Są to drużyny, które od lat rywalizują na śląskich parkietach, więc na pewno znają się bardzo dobrze. Jest to super okazja do spotkania się tak poza ligą, więc atmosfera na pewno jest bardziej, powiedziałbym, nienapięta. Tutaj spotykamy się w naprawdę przyjemnej, wręcz rodzinnej atmosferze. Otwieramy nową halę. Hala fenomenalna. Wszedłem tutaj, pierwsza impresja niesamowita. Grałem tu jako zawodnik. Naprawdę wyglądało to zupełnie inaczej. Teraz tu spokojnie są warunki, żeby grać w pierwszą ligę śląską albo nawet wyżej. Więc cóż, tylko się cieszyć, umożliwiać młodzieży, jak i dorosłym grę i czego chcieć więcej. Kiedy na parkiecie trwały kolejne rozgrywki, na trybunach kibicowali rodzice i bliscy. Tutaj jesteśmy rodzicami drużyny Secret Gliwice. Kibicujemy mocno, głośno i dopingujemy również drugą stronę, bo fair play musi być. Co pan sądzi o tym turnieju? Bardzo fajny turniej, jest organizowany na bardzo fajnej hali. Widać, że macie nowy remont zrobiony. Myślę, że zawodniczki są zadowolone, wszystko ładnie widać, dobra publika, więc cieszymy się, że gramy. Na razie wygrywamy, więc bardzo dobrze. Oby tak dalej. Moje dziecko gra od zawsze, dlatego że ja gram, mój mąż gra, więc siatkówka plażowa, halowa. Kochamy, uwielbiamy ten sport, uważam, że jest rewelacyjny dla rozwoju dziecka. A u mnie córka już gra chyba 5. rok, bardzo to lubi, lubi chodzić na treningi, lubi grać, mają fajne dziewczyny, fajną trenerkę, więc są fajną grupą, a my jako rodzice co no, jeździmy, dopingujemy, nie zawsze wygrywamy, ale to jest tylko sport. W siatkarskiej rywalizacji juniorek młodszych zwycięskie laury zebrała drużyna Secret Gliwice. Dziewczyny pokazały, że umieją grać, więc fajnie było potrenować jeszcze przed swoimi meczami w lidze i no, nie były łatwe te mecze. Zwycięstwo cieszy? Tak, oczywiście, bo nie była to łatwa walka, ale wytrzymałyśmy presję i no dobra, to było na pewno dobry sprawdzian przed ligą. Bardzo się cieszymy, że młodzież chce przyjeżdżać do Zabrza z różnych stron, że możemy rywalizować. Tak się składa, że siatkówki nigdy nie mieliśmy na tym najwyższym poziomie ogólnokrajowym w Zabrzu, ale cieszymy się z tego, że mamy fantastycznych wychowanków. Bartek Bednosz jest naszym wielkim, wspaniałym zawodnikiem, z którego jesteśmy bardzo dumni. Otwierał tą halę, stwierdził, że warunki są świetne, no a dzisiaj, że warunki są świetne, potwierdzają ci młodzi zawodnicy. Bardzo świetnie jest, dużo zabaw i bardzo dobrze się bawić. Jest bardzo fajnie. Najbardziej mi się podobała ta spinaczka. Wspólnie, rodzinnie. Myślę, że to jest fajny czas, kiedy można spędzić go razem, kiedy możemy się wspólnie pobawić, by spróbować własnych sił. Co ci się najbardziej podobało? Wszystko. Dla pani to fajny czas? Pewnie, że fajny czas. Miałam okazję pierwszy raz kierować w życiu zumbę, bo nigdy wcześniej nie byłam. No i przede wszystkim nawet się zdecydowałyśmy na zajęcia, które gdzieś tam dziewczynki były konkurencje, a nam było fajnie, mam nawet to spróbować. Już drugi raz weszłam i chciałam spróbować na tym. Jest bardzo fajnie. Fajnie są zabawy tutaj i polecam tutaj na takie zajęcia. Fajnie się spędza wspólnie czas z całą rodziną? Tak. Cała rodzina może nam powiedzieć, że albo z nami gdzieś wyjść, albo z nami się pobawić, jak rodzice. Jestem tu od godziny 10:00, teraz już tu weszłem na górę i ja dawno myślę, że w Zabrzu jeszcze nie byłem na żadnej takiej ścianie spinaczkowej. Fajne są takie zajęcia wspólne dla wszystkich rodzin? Myślę, że tak, bo to rozwija zainteresowania u rodziców i u dzieci. Zajęcia bardzo energetyzujące, fantastyczna atmosfera, dzieci bawiące się same, ale bawiące też z rodzicami, no i rodzice bawiące się również bez dzieci, więc wszyscy właściwie chyba uzyskali to, co chcieli. Atmosfera była wspaniała, wszyscy bardzo dobrze się bawili, mamy dużo energii na resztę soboty, no i myślę, że to jest to, spędzanie wspólnego czasu rodzinnie, aczkolwiek każdy może spędzić go tak, jak lubi.
Przed nami kolejna, trzecia edycja. Będziemy ją robili w marcu. Zajęcia są podobne, choć nie takie same, bo co tydzień troszeczkę je zmieniamy. Niemniej jednak uczestniczą całe rodziny, od najmłodszych dzieciaczków do najstarszych dziadków, bo takie osoby również mamy. Wszyscy świetnie się bawią i o to nam chodzi. Bardzo się cieszymy, że udało nam się sprowokować całe rodziny do udziału w tych zajęciach. Były zajęcia sportowe, były emocje, była zumba, były konkursy dla dzieci, ścianka wspinaczkowa czy rozgrywki tenisa stołowego. Po reakcjach, które tutaj widziałam, jestem przekonana, że wszyscy doskonale się bawili i doskonale spędzili swój czas. Zorganizowanie tych zajęć dzisiaj było możliwe dzięki funduszom norweskim pozyskanym przez miasto Zabrze. Myślę, że takie inicjatywy są bardzo potrzebne i już teraz cieszymy się na następne. Biskupice to najstarsza dzielnica naszego miasta, obchodząca w ubiegłym roku jubileusz 780-lecia. W dużej mierze kojarzy się z działającym tu szpitalem miejskim i Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. Z myślą o najmłodszych w dzielnicy działa kilka z termomodernizowanych placówek oświatowych, które organizują również wiele dedykowanych mieszkańcom działań. Przez wiele lat mieszkanką dzielnicy była profesor Bożena Hager-Małecka. Imię tej wyjątkowej lekarki i społeczniczki od ubiegłego roku nosi już oficjalnie przedszkole nr 3 w Biskupicach. W ramach zabrzeńskiego budżetu obywatelskiego powstało tu Centrum Aktywności i Wypoczynku. Wraz z nową siedzibą nowe oblicze zyskało w tej chwili już nowoczesne schronisko dla zwierząt. Lokalna aktywność koncentruje się w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej czy w dzielnicowym ośrodku kultury, w którym odbyło się spotkanie z mieszkańcami. Rozmawiano o aktualnych sprawach dzielnicy, zrealizowanych inwestycjach i planach. Wydaje mi się, że też my wszyscy mieszkańcy musimy dbać o tą naszą dzielnicę, angażować się, tak jak też robiliśmy w ubiegłym roku takie akcje na przykład porządkowe dla naszej dzielnicy i też byłoby fajnie, żeby nasi mieszkańcy nie tylko narzekali, ale też się zaangażowali. Dla mnie jest to mój dom rodzinny, moje miejsce tu na ziemi, gdzie od dziecka mieszkam. W życie dzielnicy wpisują się także działające tu od niedawna z myślą o potrzebujących mieszkańcach Centrum Opieki Dziennej i Wytchnieniowej prowadzone przez Forum Razem oraz filia Środowiskowego Domu Samopomocy. Zaczęliśmy działać w zeszłym roku. Cały proces takiej adaptacji i poznawania dzielnicy przez naszych uczestników trwa. Zaczyna się wiosna, będzie to czas spacerów. Na razie realizujemy sobie tutaj w okolicy treningi. Nasi uczestnicy zapoznają się z topografią, ze sklepami, bo to jest dla nich ważne. Uczą się takiego codziennego funkcjonowania w tej dzielnicy. Jest to taka społeczność, która myślę, że z którą warto pracować, nad którą warto popracować, ponieważ podobało mi się zawsze stwierdzenie myśl globalnie, ale pracuj lokalnie. I myślę, że ta lokalna społeczność ma w sobie dużo takich możliwości, ma rzeczywiście dużo pomysłów, które warto wykorzystać i warto z tymi ludźmi współpracować. Każde spotkanie wnosi wiele cennych informacji. Myślę, że Biskupice z jednej strony rozwijają się bardzo prężnie, a z drugiej strony widzimy, jak wiele tu jest jeszcze do zrobienia. Myślę, temu służą te spotkania. Z jednej strony, żeby spojrzeć do tyłu i cieszyć się tym, co się udało, ale tak naprawdę posłuchać opinii mieszkańców o działaniu do przodu. Stoimy przed inwestycjami drogowymi, bardzo cennymi, bardzo ważnymi. Jak widzieliśmy, mnóstwo inwestycji zrealizowanych, ale te inwestycje drogowe są bardzo istotne. Oczywiście tematem bardzo gorącym jest plan zagospodarowania przestrzennego, są inwestycje na terenach SRK. Tak, tu trzeba rozmawiać, dyskutować, tu trzeba zadbać o to, żeby mieszkańcy dzielnicy nie ucierpieli na inwestycjach, które podejmujemy. Pierwsze i najważniejsze, zadowolenie mieszkańców. Dlatego tu jesteśmy, dlatego zapraszam mieszkańców, dlatego rozmawiamy i dlatego podejmujemy działania.
kocham wracać do miejsc, z których wyszedłem i bardzo doceniam to. Czego tutaj udało mi się nauczyć przede wszystkim, bo to jest bardzo ważne. Jakich wspaniałych ludzi tutaj miałem, nauczycieli, którzy trzymali mnie krótko i gdzieś tam sprawowali wodzę też nad tym takim moim wychowaniem. No łezka się wokół kręci naprawdę. Dla mnie to jest bardzo ważne, dlatego że to tak naprawdę pokazuje, co się udało w życiu osiągnąć, że młodzież jest tak zafascynowana takim spotkaniem i ja zawsze jak widzę radość tych wszystkich fanów, to czasami do mnie nie dociera to, dlaczego to tak naprawdę jest, bo ja dalej jestem tym samym skromnym człowiekiem, którym byłem i robię po prostu to, co kocham, a to także sprawia radość wielu innym młodym adeptom siatkówki czy ogólnie sportu. I to jest niesamowite, bo cieszę się przede wszystkim, że to motywuje tych młodych do tego, aby uprawiali sport, aby szli niekoniecznie w siatkówkę, ale przede wszystkim aktywnie spędzali swój czas lat najmłodszych. Głównym celem spotkania było promowanie, bezinteresowne kompletnie, ale promowanie aktywności fizycznej, sportu wśród dzieci i młodzieży, bo uważam, że to jest bardzo ważne i rozmawialiśmy sobie tutaj właśnie na tym spotkaniu, tłumaczyłem dzieciakom, że to siedzenie przed komputerem nie jest do końca dobre i na tyle, na ile mogą, to żeby po prostu szli w ten sport i może niekoniecznie, żeby to była ich taka jedyna droga w życiu, ale żeby zawsze ten sport im towarzyszył, żeby się tego nie bali, żeby czynnie brali udział w różnych zajęciach sportowych, bo to naprawdę bardzo kształtuje nas. Jako człowieka to daje nam też dużo, nie tylko i wyłącznie dla ciała, ale przede wszystkim dla głowy. Po reakcji młodzieży i po setkach zadanych pytań, myślę, że to był taki strzał w dziesiątkę zaprosić Bartka. Bartek jest najlepszym przykładem, jak można osiągnąć sukces sportowy. Natomiast dla dzieci będzie to takim impulsem do kroczenia przynajmniej taką podobną drogą, którą wybrał Bartek, czyli ćwiczyć, rozwijać się, dobrze odżywiać. Jestem jego wielką fanką i bardzo bym chciała jego autograf. Co w nim takiego najbardziej lubisz? To, że jest taki spontaniczny i że jest otwarty na ludzi. Bardzo się cieszę, że nasi nauczyciele na to wpadli i mogli zaprosić tak sławną osobę. Trenuję siatkówkę już od 3 lat i bardzo ją lubię. Mogę mieć kontakt z innymi osobami i że mogę przez sport poznawać nowe osoby. Kim dla ciebie jest Bartosz? No idolem, który jak się składa chodził do naszej szkoły, a więc jest to dla mnie wielki zaszczyt. No a dzisiejsze spotkanie czym dla ciebie jest? No, wielką fascynacją i ekscytacją. Czy lubisz siatkówkę? Tak, bardzo. A za co? W sumie dzięki temu, że mogę spotkać się ze znajomymi, no i pouprawiać sport. Czy taka osoba jak Bartosz Bednosz może być inspiracją? Tak, jak najbardziej. Zabrze jest dosyć wyjątkowym miastem na mapie Polski, ponieważ prawdopodobnie nie jest przez wiele osób kojarzone ze startupami, z spółkami technologicznymi. Natomiast od kilku lat z inicjatywy pani prezydent jest wdrażany w Zabrzu program Startup City Zabrze. Między innymi spotykamy się na tych spotkaniach MedTech Meetup, których 30. edycję właśnie dzisiaj realizujemy. Przyjeżdżają osoby oczywiście z Zabrza, z regionu i z całej Polski na te spotkania. Tworzą się ciekawe relacje, ludzie rozmawiają o projektach, szukają współpracowników, współzałożycieli, prawda, jeśli chodzi o startupy, do których można zaprosić do tych projektów, które na przykład dopiero mamy w głowie jako pomysły. W ten sposób budujemy od pierwszego tego naszego meetupu ogólnopolską społeczność związaną ze startupami na rynku zdrowia, można powiedzieć z siedzibą w Zabrzu. Jestem tutaj po raz pierwszy, także jest to dla mnie nowe doświadczenie, ale na pewno nie mogę się doczekać, aby podzielić się swoim doświadczeniem, swoimi spostrzeżeniami, tym bardziej, że jesteśmy startupem i zaczynaliśmy 2 lata temu w 5-osobowym zespole, a na chwilę obecną firma nasza zatrudnia ponad 500 pracowników po 2 latach. Dowiemy się o trendach wzrostowych w rynku amerykańskim oraz, jak dobrze wiemy, Stany Zjednoczone przodują i
są krajem, który nadaje trendy rynkowe. No i będę opowiadał o tym, jak telehealth wzrósł na rynku amerykańskim po 2019 roku, czyli co stało się z szeroko pojętym sektorem telehealth, w szczególności w okresie postpandemicznym. Wodzę się ze środowiska tego właśnie innowacyjnego. Założyłem swój startup 5 lat temu, udało mi się go z sukcesem sprzedać i od tego czasu stałem się nie tyle co przedsiębiorcą, co też inwestorem. I dlatego też staram się pomagać tym najbardziej innowacyjnym pomysłom. A sam jestem ze Śląska, więc staram się też lokalnie wspierać te najtęższe głowy, które tutaj mamy. Będę opowiadał o pieniądzach, czyli w jaki sposób znaleźć finansowanie dla najbardziej innowacyjnych pomysłów w Polsce i jak potem przenieść ten swój sukces lokalny na rynek amerykański czy na rynek globalny. Co jeszcze dają takie spotkania? Przede wszystkim pozwalają poznać inne perspektywy, bo mamy tutaj osoby z biznesu, mamy inwestorów, mamy lekarzy, mamy innych ludzi, którzy są z szeroko pojętej medycyny. I staramy się to połączyć, aby ten sukces był po prostu bardziej pewny. Dziś czas na startupy, ale trzeba sobie powiedzieć, że ścieżka do sukcesu jest niełatwa. No i myślę, że można ją na pewno osiągnąć w dobrym zespole. Dlatego, jak widać, zapraszamy do Zabrza młodych ludzi, ludzi z pomysłami, ludzi odważnych, ludzi, którzy chcą coś zrobić, chcą czymś zaimponować. Bardzo się cieszę, że tu właśnie w Zabrzu po raz 30 możemy spotkać się i rozmawiać właśnie nie tylko o marzeniach, ale jak zrealizować marzenia. Nasze siódme spotkanie to są szkolne mistrzostwa w stylizacji fryzur w Zabrzu. Jest to zasięg regionalny z województwa szkoły. Oprócz naszych trzech szkół zabrzańskich, które biorą udział w konkursie, są także szkoły z Dąbrowej Górniczej, z Chorzowa, z Rudy Śląskiej, z Katowic i z Rybnika. W konkursie bierze udział 8 zespołów. Dzisiaj stylizacja jest kosmiczna, także wybierzemy najlepszy zespół. To są młodzi ludzie, którzy z pasją, oczywiście trzeba mieć do tego jakąś smykałkę, zacięcie, ale taki konkurs to jest po prostu promocja szkolnictwa zawodowego, potrzebnych zawodów. Przygotowywaliśmy się do kilka miesięcy do tego konkursu, dzień w dzień jedno i to samo, czyli fryzura, makijaż i strój, dopieszczanie go na ostatni guzik, żeby on po prostu idealny był. Pomysł jest stworzony wspólnymi siłami właśnie z paniami z praktyk, bo gdyby nie panie z praktyk i inne dziewczyny, które też tam kształcą się właśnie na tych praktykach, które my, nie stworzylibyśmy tego. Pamiętacie swoje pierwsze fryzury i swoje pierwsze kroki stawiane w tej dziedzinie? Pamiętam moje pierwsze wałki, jak kręciłam. To było trudne. To ja ogólnie zobaczyłam zdjęcie na internecie z pomysłem, lecz zmieniłam to dosyć bardzo. Czym jest dla Ciebie fryzjerstwo? Sztuką mnie. Jest to forma wyrażania siebie też. Jak podoba Ci się efekt, który Twoja koleżanka stworzyła? Bardzo mi się podoba, taki jak był zamierzony. Jakie trzeba mieć Twoim zdaniem predyspozycje, żeby być dobrym fryzjerem? Trzeba mieć taką zajawę do tego. No trzeba po prostu chcieć. Było ciężko, ale jednak no, dałam radę. Z tego jestem zadowolona najbardziej. No i też miałam duże wsparcie ze strony mojej przyjaciółki i też naszej nauczycielki, która nam pomagała w tym konkursie. Kosmos się kojarzy najbardziej z takim szaleństwem, z ciemniejszym. Z takimi jakby, można by powiedzieć, innymi właśnie kolorami i stwierdziłam, że po prostu będzie tu szaleństwo, że nie jest tutaj jedna taktyka, tylko tu są warkocze i fale i tak dalej. Najbardziej się cieszę z tego, że zdążyłam na czas, bo to był duży stres, choć dużo miałam prób i ciężko było wyrobić się z tym czasem, ale cieszę się, że właśnie zdążyłam. Takie mistrzostwa jak te dzisiejsze fajne? Oj, bardzo fajne. Nie dość, że pięknie, to ale jednak stres był, ale bardzo fajnie było. Czasie piątkowa. Otwierając pewne kierunki kształcenia, właśnie na to liczyliśmy, że nasza wspaniała młodzież zabrzańska rozwinie swoje talenty i nas zaskoczy. I myślę, że to zaskoczenie dzisiaj się spełniło. Oglądaliśmy przepiękne fryzury kosmiczne na pięknych modelkach, ale również oglądaliśmy
pokaz mody przygotowany po raz kolejny przez zespół szkół imieniem Witolda Pileckiego w Zabrzu. Mam okazję oglądać już któryś pokaz i jestem pod ogromnym wrażeniem, jak nasi uczniowie nabierają pewności siebie, nie tylko w projektowaniu i w wykonywaniu, w szyciu osobistym tych strojów, ale również w ich prezentacjach. Podkreślić należy, że na Mistrzostwa Fryzur przyjechali uczniowie również z innych miast, co powoduje, że nasze miasto będzie zapamiętane jako inicjator i jako lider takich wydarzeń. Gratuluję serdecznie uczniom, gratuluję również opiekunom, którzy i nauczycielom, którzy przygotowali tych młodych ludzi.